Witajcie w kolejnym odcinku z serii Daniel sam w domu. Dzisiaj montujemy stelaż podtynkowy pod toaletę. Ja już sobie w kuluarach troszkę porobiłem, przygotowałem, przeczytałem instrukcję, jak to się montuje, i też trochę przygotowałem przyłącze kanalizacyjne. Jak widzicie, tutaj jest troszkę wycięte w podłodze, już włożyłem kształtkę. No i oprócz tego jeszcze też wyczytałem, że minimalne odsunięcie od ściany to jest 16 cm. Tu już sobie wyznaczyłem 16 na stelaż. Zrobiłem też już wcześniej z żoną, wyznaczyliśmy, gdzie ten kibelek ma być. No i też wyznaczyłem sobie punkt 1 metra, ponieważ stelaż musi być na wysokości metra w tym punkcie. Także zaczynamy od tego. A więc tak, najpierw odpalam sobie laser, tak żeby strzelić się w tego meterka. Jak widać, troszkę nam jeszcze to zostało. Jest metr. Bierzemy klucz. 13. Też było w instrukcji. Luzujemy takie specjalne śruby tutaj z boku. Będziemy podnosić sobie stelażyk do góry. To jest czynność stosunkowo prosta. Po odkręceniu śrub podnosimy stelaż do góry tak, żeby znacznik 1 metra znalazł się w miejscu, gdzie świeci laser. Następnie dokręcamy śruby jednej nogi i wyciągamy drugą. Ja tutaj sobie pomogłem nogą, a następnie sprawdzamy, czy wysokość się nie zmieniła. Po wstępnym ustawieniu stelaża zaznaczam miejsce na otwory do kotew mocujących stelaż do podłogi. I za pomocą młotek wiertarki wywiercam dziury i wbijam kołki mocujące. Stelaż wraca na swoje miejsce i wkręcam śruby dołączone do zestawu za pomocą klucza 13. Polecam użycie grzechotki, bo trochę czasu to zajęło. A few moments later. Teraz miarko jeszcze raz sprawdzam odległość stelaża od ściany i młotkiem delikatnie poprawiam. Przed założeniem górnych uchwytów dobrze jest najpierw wkręcić do niego śrubę dołączoną do zestawu. I teraz tak, ja tutaj przymierzam na oko, ale lepiej jest wziąć poziomicę i uchwyt ustawić tak, żeby był w jednej linii ze stelażem, a następnie po ustawieniu zaznaczyć miejsca, gdzie wiercić. Teraz, żeby wywiercić otwory na górne uchwyty, ponownie opuszczam stelaż do dołu. Po ponownym ustawieniu i wypoziomowaniu stelaża wkręcam górne uchwyty do ściany, a następnie dokręcam śruby do stelaża i za pomocą poziomicy sprawdzam, czy stoi pionowo. Co prawda większość kadru to moja włochata łapka, ale kawałek poziomicy widać w prawym dolnym rogu. Teraz już tylko kontrast z drugiej strony i stelaż zamocowany. Co nawet siedzi. I teraz tak, jest na wysokości 1 metra. Stoi równo. Z tej strony jest dobrze. Z tej strony jest dobrze. I tu jest dobrze. Po sprawdzeniu, czy stelaż jest równo zamontowany, trzeba zabezpieczyć nogi przed poluzowaniem za pomocą dołączonych do zestawu wkrętów samowiercących. No, to stelaż jest zamocowany, nawet solidnie, muszę przyznać. Teraz pozostaje zamontować rurę.
dobry. I do niej odpływ. W zestawie znajduje się kolanko 90 stopni łączące porcelanę z kanalizacją. Na kolanko zakłada się złączkę mimośrodową, również z zestawu, i to już dalej idzie do kanalizacji. Po wstępnym zużeniu tych elementów bez uszczelek dodałem jeszcze krótką rurę 110 i przyłożyłem do kolana wystającego z ziemi, żeby wstępnie przymierzyć odległość i dociąć rurę. Pamiętajcie, żeby podczas przymiarek wyciągać z rur uszczelki. Ułatwi to wkładanie i wyciąganie rur czy kolanek, a trochę tego kombinowania jest. Oczywiście przy finalnym zużeniu wszystkiego uszczelki trzeba włożyć ponownie. I mniej więcej w tym momencie odkryłem, że tak bliskie przytulenie stelaża do ściany to nie był zbyt dobry pomysł. No dobra, już tu mamy problem. Nie mieści mi się rura. Fajnie, że odsunąłem sobie tyle. Ale 160 to jest za mało. No więc poprawiłem tutaj ten kibelek w kuluarach. Teraz dałem to na 18 cm. I dałem 2 centy do odchyłu. I jak widzimy, już rura bez problemu przechodzi. Także przystępujemy do montażu rury kanalizacyjnej. Tym razem mam nadzieję, że już to pójdzie trochę bardziej sprawnie. No a nadzieja matko głupich. Rura przechodzi, ale tym razem przeciwnikiem okazał się plastikowy uchwyt czarnego kolana trzymający je przy stelażu. Po dość długich kombinacjach okazało się, że kolano da się włożyć po wyjęciu tego mocowania. Wystarczy wykręcić innego wkręta i uwolnić mocowanie z zatrzasków, uważając, żeby ich nie połamać. I szczerze powiedziawszy, to wygląda na to, że tu jest chyba dobrze. No i było. Zostało już tylko powyciągać wszystkie elementy. Zrobić paskę na uciętej rurze. Powkładać uszczelki, nasmarować pastą do rur i złożyć ponownie. Na końcu oczywiście plastikowe mocowanie kolana. Troszeczkę kombinowania, dwa zatrzaski, jeden wkręt. A no i jeszcze trzeba kolanko ułożyć w tym mocowaniu i założyć blokadę od niego. Państwa, mamy zamontowany stelaż podtynkowy. Jak się wie co robić, to idzie całkiem dobrze.
No i to by było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że nowa forma montażu poprzez mocne ich skrócenie i opowieść w tle, co robię, bardziej przypadnie Wam do gustu. A tak poza tym, to już tradycyjnie zachęcam do subskrybowania, komentowania, lajkowania i oglądania. Widzimy się w następnym odcinku. Cześć!